Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj w Kanadzie w czasie mojej wizyty prezydenta Rzeczypospolitej do jednostki, której żołnierze służyli także i w moim kraju. Dziękuję w imieniu Polaków, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za tą służbę. Służbę, która w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym razem jesteśmy, wzmacniała i wzmacnia bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, w tym mojego kraju Polski. Polaków i Kanadyjczyków łączy nie tylko przywiązanie do zasady demokracji i parlamentaryzmu. Od XIX wieku kolejne pokolenia polskich emigrantów włożyły wielki wkład w rozwój Kanady. Pamięć o braterstwie naszych narodów towarzyszy mi już od pierwszych dni mojej prezydentury. W sierpniu ubiegłego roku złożyłem kwiaty na grobach bohaterskich lotników kanadyjskich, którzy polegli w 1944 roku, w czasie II wojny światowej, niosąc pomoc powstańcom walczącej z niemieckimi okupantami Warszawy. Życzę Kanadzie wspaniałych obchodów jubileuszu 150-lecia. Niech Kanada umacnia swoją wolność, siłę duchową i materialną. Niech Kanada daje wzbogacenie ludzkości swoim wkładem, wzbogacenie na rzecz światowego pokoju i bezpieczeństwa. Polska chce rozwijać więzi przyjaźni z Kanadą. Dla dobra obu naszych narodów, dla dobra naszych krajów, kontynentów i całego globu. Dziękuję bardzo. God bless Canada. God bless Poland. Thank you very much.